Granice są to linie, które określają, gdzie kończy się jedna osoba, a zaczyna druga. W kontekście relacji interpersonalnych granice pomagają określić, co jest dla nas akceptowalne, a co nie. Granice mogą być różne dla różnych osób i mogą dotyczyć różnych aspektów naszego życia. Mogą one obejmować granice czasowe, emocjonalne, fizyczne, cyfrowe i tepe. Przykłady granic. Pierwsze granice czasowe. Możesz zdecydować, że nie chcesz pracować po godzinach pracy, lub nie chcesz odbierać telefonów służbowych po godzinach pracy. To są Twoje granice czasowe. Drugie granice emocjonalne. Możesz zdecydować, że nie chcesz dzielić się swoimi osobistymi problemami z kolegami z pracy. To są Twoje granice emocjonalne. Trzecie granice fizyczne. Możesz zdecydować, że nie chcesz, aby inni dotykali Cię bez Twojej zgody, nawet jeśli jest to przyjazne dotknięcie na powitanie lub pożegnanie. To są Twoje granice fizyczne. Czwarte granice cyfrowe. Możesz zdecydować, że nie chcesz, aby twoi koledzy z pracy dodawali cię do swoich prywatnych kont na mediach społecznościowych. To są twoje granice cyfrowe. Zrozumienie i ustanowienie granic jest kluczowe dla utrzymania zdrowych relacji interpersonalnych. Pozwala to na ochronę twojego czasu, przestrzeni, energii i dobrego samopoczucia. Pamiętaj, że masz prawo do ustanowienia granic i że inni powinni je szanować. Samoświadomość to zrozumienie swoich własnych potrzeb, oczekiwań i limitów. To jest kluczowy krok w procesie stawiania granic, ponieważ nie możemy skutecznie komunikować naszych granic. Jeśli sami nie jesteśmy pewni, czego chcemy i czego potrzebujemy, oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby zwiększyć swoją samoświadomość. Pierwsza refleksja. Spędź trochę czasu na zastanowieniu się nad tym, co cię denerwuje, co sprawia, że czujesz się niewygodnie lub wykorzystywany. Czy są to konkretne sytuacje, które powtarzają się? Czy są to określone osoby lub typy zachowań? Drugie, zidentyfikuj swoje priorytety. Jak chcesz spędzać swój czas? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Czy to jest praca, rodzina, hobby, odpoczynek? Jakie są Twoje cele i marzenia? Trzecie, zrozum swoje limity. Każdy z nas ma swoje limity. Może to dotyczyć ilości czasu, który możemy poświęcić na pracę, ilości stresu, który możemy znieść, czy ilości energii, którą możemy poświęcić na interakcje z innymi. Jakie są Twoje limity? Przykłady samoświadomości. Pierwsze, możesz zauważyć, że czujesz się zirytowany, gdy Twój kolega z pracy ciągle prosi Cię o pomoc z jego zadaniami. Mimo że masz swoje własne obowiązki do wykonania. To może sugerować, że Twoja granica została przekroczona. Potrzebujesz czasu, aby skupić się na swojej własnej pracy. Drugie możesz zauważyć, że czujesz się wyczerpany i zestresowany, gdy pracujesz po godzinach. To może sugerować, że Twoja granica została przekroczona. Potrzebujesz czasu na odpoczynek i regenerację po pracy. Trzecie, możesz zauważyć, że czujesz się niewygodnie, gdy Twój szef komentuje Twoją prywatną garderobę lub wygląd. To może sugerować, że Twoja granica została przekroczona. Potrzebujesz szacunku dla swojej prywatności i autonomii. Pamiętaj, że samoświadomość jest procesem, który wymaga czasu i praktyki. Jest to jednak kluczowy krok w procesie stawiania granic. Umiejętności komunikowania swoich granic w sposób jasny i asertywny jest kluczowym elementem stawiania granic, ponieważ inni nie będą wiedzieli, jakie są Twoje granice, jeśli ich o tym nie poinformujesz. Komunikacja asertywna to taka, która jest bezpośrednia, szanująca i otwarta. Oznacza to wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób, który jest jasny i zrozumiały dla innych, ale jednocześnie szanuje ich prawa i uczucia. Oto kilka wskazówek, jak komunikować swoje granice. Pierwsze bądź jasny i konkretny. Zamiast mówić chciałbym, żebyś nie przeszkadzał mi tak często, powiedz: Potrzebuję dwóch godzin nieprzerwanej pracy każdego dnia. Czy możemy ustalić konkretny czas, kiedy mogę Ci pomóc? Drugie używaj ja zamiast Ty. Zamiast mówić Ty zawsze przeszkadzasz mi, powiedz: Czuję się przeciążony, kiedy jestem przerywany w trakcie pracy. Trzecie bądź asertywny, ale szanujący. Pamiętaj, że masz prawo wyrazić swoje granice, ale inni również mają swoje prawa. Staraj się komunikować swoje granice w sposób, który jest asertywny, ale nie agresywny. Przykłady komunikacji granic. Pierwsze, jeśli twój kolega z pracy ciągle prosi cię o pomoc z jego zadaniami, możesz powiedzieć: Rozumiem że potrzebujesz pomocy, ale mam swoje własne obowiązki do wykonania. Czy moglibyśmy ustalić konkretny czas, kiedy mogę Ci pomóc, tak aby nie przeszkadzało to w mojej pracy? Drugie, jeśli Twój szef oczekuje, że będziesz pracować po godzinach, możesz powiedzieć, rozumiem. Że jest dużo pracy do zrobienia, ale pracowanie po godzinach wpływa na moje zdrowie i dobre samopoczucie. Czy moglibyśmy omówić, jak mogę efektywnie wykonywać swoje obowiązki w ramach normalnych godzin pracy? Trzecie, jeśli Twój kolega z pracy komentuje Twoją prywatną garderobę lub wygląd, możesz powiedzieć, Czuję się niewygodnie, kiedy komentujesz mój prywatny wygląd. Czy moglibyśmy skupić się na pracy? Pamiętaj, że komunikowanie granic może być trudne, zwłaszcza jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajony. Może to jednak znacznie poprawić twoje relacje i dobre samopoczucie. Stawianie granic to umiejętność, która wymaga praktyki. Może to być trudne na początku, szczególnie jeśli nie jesteś przyzwyczajony do wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań. Jednak im więcej będziesz praktykować, tym łatwiej będzie ci to przychodzić. Oto kilka wskazówek, jak praktykować stawianie granic. Pierwsze, zacznij od małych rzeczy. Jeśli stawianie granic jest dla ciebie nowe, zacznij od małych rzeczy. Może to być coś tak prostego, jak powiedzenie nie na prośbę o przysługę, gdy jesteś zbyt zajęty, lub poproszenie o prywatność, gdy potrzebujesz czasu dla siebie. Drugie ćwicz asertywność. Asertywność jest kluczowym elementem stawiania granic. Ćwicz mówienie nie bez poczucia winy. Pamiętaj, że masz prawo do swojego czasu i przestrzeni. Trzecie, bądź konsekwentny. Stawianie granic wymaga konsekwencji. Jeśli ustanowisz granicę, upewnij się, że jesteś gotowy ją utrzymać. Jeśli inni zobaczą, że jesteś konsekwentny, będą bardziej skłonni szanować Twoje granice. Przykłady praktykowania stawiania granic. Pierwsze, jeśli Twój kolega z pracy ciągle prosi Cię o pomoc, nawet gdy jesteś zajęty. Możesz powiedzieć, przykro mi, ale teraz jestem zbyt zajęty, aby ci pomóc. Może moglibyśmy omówić to później. Drugie, jeśli twój szef oczekuje, że będziesz pracować po godzinach, ale to przekracza twoje granice, możesz powiedzieć. Rozumiem, że jest dużo pracy do zrobienia, ale pracowanie po godzinach wpływa na moje zdrowie i dobre samopoczucie. Czy moglibyśmy omówić, jak mogę efektywnie wykonywać swoje obowiązki w ramach normalnych godzin pracy? Trzecie, jeśli Twój kolega z pracy nie szanuje Twojej prywatnej przestrzeni i często wchodzi do Twojego biura bez pukania, możesz powiedzieć: Cenię naszą współpracę, ale potrzebuję trochę prywatności, gdy pracuję. Czy mógłbyś pukać przed wejściem? Pamiętaj, że stawianie granic to proces. Może to wymagać czasu i cierpliwości, ale jest to kluczowe dla utrzymania zdrowych relacji i ochrony twojego dobrostanu. Stawianie granic to niejednorazowe działanie. To jest proces, który wymaga regularnej oceny i utrzymania. Nawet po ustanowieniu granic mogą pojawić się sytuacje, które będą wymagały ich ponownego przemyślenia i dostosowania. Oto kilka wskazówek, jak utrzymywać swoje granice. Pierwsze regularnie oceniaj swoje granice. Czy twoje granice nadal spełniają twoje potrzeby? Czy są sytuacje, które powodują, że czujesz się niewygodnie lub wykorzystywany? Czy są osoby, które nie szanują twoich granic? Drugie bądź konsekwentny. Jeśli ustanowisz granicę, upewnij się, że jesteś gotowy ją utrzymać. Jeśli inni zobaczą, że jesteś konsekwentny, będą bardziej skłonni szanować twoje granice. Trzecie, komunikuj swoje granice. Jeśli zauważysz, że ktoś nie szanuje twoich granic, poinformuj go o tym. Może nie zdawał sobie sprawy, że przekroczył twoje granice, lub może nie rozumieć, jakie są twoje granice. Przykłady utrzymania granic. Pierwsze, jeśli twój kolega z pracy nadal prosi cię o pomoc, mimo że już mu powiedziałeś, że jesteś zbyt zajęty, możesz powiedzieć: Rozumiem, że potrzebujesz pomocy, ale jak już wcześniej wspomniałem, mam swoje własne obowiązki do wykonania. Czy moglibyśmy ustalić konkretny czas, kiedy mogę ci pomóc, tak aby nie przeszkadzało to w mojej pracy? Drugie, jeśli twój szef nadal oczekuje, że będziesz pracować po godzinach, mimo że już mu powiedziałeś że to przekracza twoje granice, możesz powiedzieć jak już wcześniej wspomniałem, pracowanie po godzinach wpływa na moje zdrowie i dobre samopoczucie. Czy moglibyśmy omówić jak mogę efektywnie wykonywać swoje obowiązki w ramach normalnych godzin pracy? Trzecie, jeśli Twój kolega z pracy nadal nie szanuje Twojej prywatnej przestrzeni i często wchodzi do Twojego biura bez pukania. Mimo, że już mu o tym powiedziałeś, możesz powiedzieć, jak już wcześniej wspomniałem, cenię naszą współpracę, ale potrzebuje trochę prywatności, gdy pracuje. Czy mógłbyś pukać przed wejściem? Pamiętaj, że utrzymanie granic to kluczowy element ochrony Twojego czasu, przestrzeni i dobrostanu. Stawianie granic nie oznacza konieczności zrywania relacji. W rzeczywistości, zdrowe granice mogą pomóc wzmocnić relacje, ponieważ pomagają one zapewnić wzajemny szacunek i zrozumienie. Często ludzie obawiają się, że stawianie granic może spowodować konflikty lub zaszkodzić ich relacjom. W rzeczywistości jednak, zdrowe granice są kluczowe dla utrzymania zdrowych i szanujących relacji. Pozwalają one na ochronę Twojego czasu, przestrzeni i dobrostanu. Jednocześnie pozwalają, innym na zrozumienie Twoich potrzeb i oczekiwań. Oto kilka przykładów, jak stawianie granic może wzmocnić relacje. Pierwsze, jeśli Twój kolega z pracy ciągle prosi Cię o pomoc. Ustanowienie granic może pomóc wzmocnić te relacje. Może to pomóc Twojemu koledze zrozumieć, że Masz swoje własne obowiązki do wykonania. I że nie zawsze jesteś dostępny, aby mu pomóc. Może to również pomóc w zapobieganiu frustracji i resentymentowi z twojej strony. Drugie, jeśli twój szef oczekuje, że będziesz pracować po godzinach, ustanowienie granic może pomóc wzmocnić te relacje. Może to pomóc twojemu szefowi zrozumieć, że potrzebujesz czasu na odpoczynek i regenerację i że nie możesz zawsze pracować po godzinach. Może to również pomóc w zapobieganiu wypadkom. I zwiększeniu Twojej produktywności podczas normalnych godzin pracy. Trzecie, jeśli Twój kolega z pracy nie szanuje Twojej prywatnej przestrzeni, ustanowienie granic może pomóc wzmocnić te relacje. Może to pomóc Twojemu koledze zrozumieć, że potrzebujesz prywatności, gdy pracujesz i że nie jest akceptowalne, aby wchodził do Twojego biura bez pukania. Może to również pomóc w zapobieganiu frustracji i niezadowoleniu z Twojej strony. Pamiętaj, że stawianie granic to wyraz szacunku dla siebie i innych. To nie jest oznaka braku troski czy odrzucenia, ale raczej wyraz zdrowego poczucia własnej wartości i szacunku dla własnych potrzeb i oczekiwań.